Nie, myśleliście, że dzisiaj papież będzie prowadził odcinek? Nie, 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 bowiem odcinek będę prowadził ja, czyli wasz ulubiony prowadzący Kacper Ri. Jako że jeszcze nigdy, absolutnie nigdy nie prowadziłem serii tego typu, to dzisiaj spróbujemy z czymś nowym. Mianowicie Januszami Bogatości. Czyli najdroższymi wpadkami, fejlami, zdarzeniami, które pociągnęły ze sobą bardzo dużo po kieszeni. Cóż, bez zbędnego przedłużania, sprawdźmy, co tam z tego wyjdzie. Jakiś zdziwiony ty! Kto by się spodziewał, że tak się to może skończyć? Kurde, nie dość, że kolesia było stać tylko i wyłącznie na pół roweru, to teraz, biorąc pod uwagę koszta naprawy, będzie musiał sprzedać to ostatnie kółko. Jakby nie wiem, co trzeba mieć w ogóle w głowie, żeby wpaść na taki super pomysł, żeby tak po prostu skakać sobie po poręczy szkła ruchomego. Szkła? Schodów ruchomych! To jeszcze robić to na niekompletnym rowerze. O kurwa, rzeczywiście! Po prostu głąb. Madre mia! Co to jest, byk? Madre mia! Madre mia! Co? Madre mia! Madre mia! Ja wiem, co tam się stało! Już pomijając fakt, że ktoś wyszedł z bardzo niegrzecznym bykiem na spacer i to bez smyczy i kagańca, to tutaj kolega z motorem zachował się w bardzo niewłaściwy sposób. Bo widzicie, taki parking jest przeznaczony na zwykłe, duże samochody, a on sobie taką małą skuterynką staje i blokuje absolutnie wszystko, większy pojazd się nie zmieści. I okazuje się, że ten byk po prostu takich kierowców nie cierpi. Zamiast wlepić karteczkę z każdym kutasem, to po prostu postanowił wziąć sprawy we własne... rogi. O! O! Niżej to zawieszenie! Jeszcze niżej to zawieszenie! Brawo, stary! Brawo! Tak jak macie na przykład samochody typu Lamborghini Aventador, które generalnie mają bardzo, ale to bardzo niskie podwozie, to w momencie, kiedy chcecie wypakować taki samochód przykładowo z ciężarówki, to pojawia się cała procedura eksperymentowanie, kombinowanie i generalnie bardzo, bardzo delikatna jazda. Patrzcie, jak tutaj jest niziutko. Patrzcie, jak tu jest niziutko, patrzcie, jak tutaj bardzo nie ma przestrzeni. I w tym momencie, jak wjechać takim samochodem do salonu? Trzeba podnieść przód, żeby ten przód przypadkiem nie uderzył o asfalt. Tak niskie to są samochody, oni muszą je podnosić, żeby one mogły normalnie tam wjechać. Ale można też mieć pustaka zamiast mózgu i na przykład obniżyć tak zawieszenie w jakimś, kurde, Seacie czy innym gruzowozie. Dobra robota, chłopaki. Dobry plan. Chcecie zobaczyć, jak 2 miliony złotych tak po prostu, puf, traci swoją wartość? Jest taki elegancki filmik, Aventador Crash, Moment of Impact. Macie sobie jakąś taką zwykłą Mazdę, taką Mazdę wartą, nie wiem, 3000 funtów, 5000 funtów, myślę, że na pewno nie więcej. I macie takie fajne Lambo, któremu ta Mazda zajeżdża drogę. To, co tutaj widzicie, to się naprawdę nazywa ból. Naprawdę, żeby wbić się w takie E46, Boże, jak to boli. No dobra, poważnie. Tutaj macie oderwany zderzak, wartość jakieś 400 zł. Tutaj zaś macie uszkodzony zderzak i prawy przedni reflektor. Wartość zniszczeń jakieś 7 albo 8 takich mast. To jest dramat, kur. Generalnie całkowite zniszczenia na pewno są warte znacznie więcej. Tu macie uszkodzone lusterko, rozwalone wahacze, z Lambo wyciekają też jakieś płyny. Czyli tak koniec końców szkoda całkowita może być liczona 30, 50 takich mazdach? Boli. Chcecie zobaczyć, kiedy zostawiacie swój samochód przy wrednych i zazdrosnych sąsiadach? Jakoś w sierpniu 2019 roku do mojej miejscowości zawitał Kruszwili kamerzysta. I oczywiście, jak to przyjeżdżają takie gwiazdy, to musi też się zjawić chmara naprawdę tępych jak but dzieciaków. Oczywiście z zachowaniem całego szacunku dla butów. Sytuacja była dość krytyczna. Jakby patrzcie po prostu, ile przed blokiem było w tym momencie dzieciarni. No to już po prostu podchodzi delikatnie pod takie dość patologiczne, nie? Naprawdę to jest dość patologiczne, że tyle dzieciarni przystało pod blokiem, gdzie normalnie mieszkają ludzie, tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś postanowił tam przyjechać. Psychoza kompletna. Ale jeszcze gorszą psychozą tak naprawdę popisali się sąsiedzi. Bo kto był za to wszystko winny? Oczywiście chłopaki. Sąsiedzi wspaniałomyślnie uznali, że to oni są winni wszystkiemu, więc co postanowili zrobić? Zdemolować chłopakom samochód. Brawo. Brawo, kurwa!
Ich Jaguar, którym wtedy jeździli, skończył mniej więcej w taki sposób. Oblany jakimiś serkami wiejskimi, ketchupem. Tutaj macie w klamce była szynka. Szynka, jakiś sos pomidorowy, reflektory uwalone Nutellą, logo Jaguara uwalone Nutellą. No jeszcze gorsze zwierzęta niż te dzieciaki. I co prawda tutaj straty nie były jakieś ogromne. Można wycenić je na jakieś 30 zł na myjni. Ale przy okazji właśnie takiego odcinka chciałbym, żebyście coś zrozumieli. O, tutaj jeszcze miałem palec po zabiegu. Super czasy. Jeżeli na przykład wiecie, że dany youtuber mieszka pod danym adresem, że Fris ma dom tutaj i tutaj, nie róbcie tam zbiegowisk. Nie zachowujcie się jak kompletne zwierzęta. Bo naprawdę będąc świadkiem takiej sytuacji, tylko dlatego, że jakiś youtuber postanowił odwiedzić wasze malutkie miasto, to stwierdzam, że jednak coś potrafi być nie ten teges. Po prostu nie zachowujcie się w taki sposób. Youtuberzy to też są ludzie. Uwierzcie mi, to też są ludzie tacy jak ty, czy wasza matka. Chyba że wasza matka każe wam odchodzić od komputera i iść się myć. Oh my god. Dlaczego on w ogóle na tym ostatnim ujęciu jest taki załamany, taki zdziwiony? O nie! Jesteśmy zgubieni. Jak to się mogło stać? Dlaczego jak wezmę mój telefon i będę nim robił jakieś flipy, podrzucał nim na środku mostu nad rzeką, to może się zdarzyć coś takiego, że on mi wypadnie z rąk i wpadnie do wody. Ja! Co się spodziewam się, że to nie był jakiś super drogi telefon, ale co trzeba mieć we łbie jakby, nie? Dlaczego to jest tak pusto? Nie wiem. Jak on to zrobił? Sam od czasu do czasu lubię sobie kupić jakieś dobre wino. To jest przykładowo taki fajny egzemplarz. A to też jest fajny egzemplarz, tylko po prostu delikatnie od tamtego egzemplarza droższy. Trzeba nafleksować się na tych kurwa ośmiolatkę. Ale w życiu nie wpadłbym na taki absolutnie super pomysł, żeby wziąć takie wino i po prostu uderzyć nim o kibel. Jakby on chciał potłuc butelkę, żeby to otworzyć, czy to jest jakaś ta jedna technika, o której nie wiem. Tak czy tak, myślę, że eksperci, którzy zajmują się naprawianiem ceramiki za pomocą makaronu, za chwilę zadzwonią do tego typa z super ofertą darmowej naprawy. Tak czy inaczej, dobra robota, stary. Nie dałbym ci w życiu otworzyć żadnej butelki wina. Absolutnie. Czy to się serio stało? Ależ zrobił plum. Pamiętam, że kiedyś z Gilatisem kręciłem bardzo podobny film. To była bodajże reklama jakiegoś laptopa. I pamiętam, że robiliśmy wtedy ujęcia. Jeździliśmy po dworcach, po jakichś parkingach, przystankach i też mieliśmy taką akcję, że pojechaliśmy na przystani. I na tej przystani mieliśmy właśnie tego laptopa strasznie, ale to strasznie blisko do wody. Tu już jest krawędź. Na szczęście nic się wtedy złego nie wydarzyło, ale wyobraźcie sobie, że robicie taką kampanię dla Lenovo i w tym momencie idąc sobie cyk, cyk, cyk z laptopem, to potykacie się na tym pomoście i on wlatuje do wody. Jak to w ogóle wytłumaczyć teraz Marce? Jebło to jebło, na chuj drążyć temat. Tak samo kiedyś był taki super challenge, żeby trzymać sobie po prostu telefon za sam czubek, za samą górę, nad jakąś przepaścią. Dlaczego ludzie to robią? Co jest nie tak z ludźmi? Co oni mają w głowie, żeby coś takiego w ogóle odwalić? Czy to w ogóle nie jest ten z pilotów? Czy to nie jest ten zespołu 21 Pilots? Tak, to jest ewidentnie on. Ten człowiek może sobie tak po prostu kupić, nie wiem, z 10 tysięcy takich telefonów, bo po prostu go stać. Ale mimo wszystko, czemu on to robi? Czemu on tak bardzo nie ma szacunku do pieniędzy? Nie rozumiem tego. Tak samo jeszcze coś takiego. Jakby telefon wkładać w szparę od windy. A to są znowu ci z pilotów, to jest ten drugi łeb, ten bębniarz. Bębniarz, on na perkusist! Bębniarz! Ej, w sumie wiecie, co by było śmiesznie zrobić w tej sytuacji? Tak podejść do kolesia, jak on ma ten telefon w tej kratce i tak mu piznąć w rękę, żeby ten telefon spadł na dół. Jak stracić przyjaciela? Short tutorial. Wypada jej DSLR za XYZ złotych. A ona w tym momencie co robi? Kiedy zaczynałem karierę na YouTubie, nagrywałem na lustrzance Canonie 6D. I to tak naprawdę był mój skarb. Wydałem wtedy praktycznie wszystkie pieniądze, jakie miałem, tylko po to, żeby kupić ten aparat. Na chwilę obecną bazuję na czymś innym. Jest to Lumix GH5. Też bardzo drogie ustrojstwo, też wydałem na nie praktycznie wszystkie pieniądze, jakie miałem. Jakby ten aparat mi tak po prostu upadł na ziemię, to dostałbym takiego zawału, że nie wiem, czy wyszedłbym ze szpitala przez najbliższe 4 lata. A ta laska tak po prostu wzięła sobie aparat. Oh no!
Ile tam poszło w plecy? 10 koła? 15? Ile? No! Ile? O nie. O nie. Koleś, dlaczego żeś to zrobił? Jezus Maria. To jest taka tam kolizja Ferrari F360 z Lamborghini Gallardo. 600 tysięcy złotych, które właśnie postanowiło się sprać. O Boże, ale to boli. Tak czy tak podejrzewam, że dałoby się to jakoś naprawić. Podłużnica raczej nie będzie uszkodzona, więc myślę, że jakby to oddać szwagrowi do wyklepania, to jeszcze by się udało coś z tego wykaraskać. No ale tak czy siak myślę, że około 150-200 tysięcy złotych. Od tak sobie odleciało. Boli. Ale dobra, dosyć tego marudzenia. Odcinek jest mocno eksperymentalny i tak naprawdę ostatecznie nie jestem w stanie stwierdzić, czy się przyjmie, czy się nie przyjmie. Dlatego jeżeli dotarłeś do tej części odcinka, to napisz klasycznie Wataha. Zostaw po prostu komentarz, zostawiłem suba, chcę więcej, Kacper, jesteś najlepszym, wspaniałym youtuberem i chcę więcej odcinków tego typu, ponieważ kocham cię, uwielbiam twoją twórczość i chcę tego więcej. A ja tymczasem żegnam się z wami, do zobaczenia w kolejnym filmie i postarajcie się nie rozwalać sedesów za pomocą butelki wina. Trzymajcie się ciepło, cześć!